Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj niedziela. Taki widok za oknem. Calutki jestem porozbierany, cieplutko na dworze. Właśnie się zbieram. Ruszam w trasę. Życzę przyjemnej niedzieli. Dobrej energii ode mnie dla Was i dużo uśmiechu. Szybkie pożywne śniadanko. Bardzo fajny widok. Moi drodzy, i ruszamy. Szkoda czasu. Trzeba dzisiaj czaskać kolejną 200. Jak nie lepiej. Z rana pizga nie powiem, dopiero co zjadłem śniadanie, moi drodzy, już przyjechałem ponad 20 km. Te widoki, co tu są, nie? Ja ich nie zapomnę do końca życia. Zobaczcie tą górę. Kojadę ją, podziwiam już z kilometrów. Jaka ona jest piękna. Muszę tam w tym kierunku jechać. Tak jak powiedziałem wczoraj, nadrzucam ponad 170 km. Będę musiał odbijać w kierunku jeziora Garda, jedno z moich najbardziej ulubionych miejsc. Będę przyjeżdżał tamtędy, mam nadzieję, że Stefka nie spotkam, bo jak go spotkam, to może się to tam trochę dłużej to posiedzenie zakończyć, ale nie chcę nigdzie stawać, nigdzie. Jadę do celu, moi drodzy, lecimy po swoje i tyle. Ja już tylko jedno mam w głowie, osiągnąć cel i nie odpuszczę. Chcę Wam tylko przedstawić parę faktów, moi drodzy, podzielić się z Wami na chwilkę przerwę. Przerwa taka, że tylko nogę z pedału ściągam. Pokazać Wam, o co chodzi, dlaczego ta trasa jest dla mnie tak ogólnie piękna i tak ją podziwiam. I zobaczcie, co tu się dzieje. Co chwilę macie, tam widać, tak głupio stanąłem za gałęzią, zobaczcie sobie. Zamek. Na każdym takim wzgórzu, takim a la to tutaj, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. O, dzwony. Zobaczcie, z lewej strony następny zamek. Nie wiem, czy będzie widać, bo słońce bardzo mocno świeci. Widać go, zobaczcie. Dobrze? Już na maksymalnym zoomie. Słoneczko mi bardzo ładnie wychodzi, a zobaczcie ten przepiękny kościół, który tu stoi. Cały czas wzdłuż takich pięknych. Już nie mówię o tym, co jest za mną, zobaczcie. Z każdej strony jesteście otoczeni górami, przepięknymi ośnieżonymi szczytami. Zobaczcie to. To jest tak piękne, dzisiaj będzie taka ładna pogoda. Człowiek tylko jedzie i podziwia. Im więcej takich krajobrazów, tym mi się bardziej chce jechać, tym jestem bardziej. Zobaczcie, jakiś kolarz ciśnie, ale zobaczcie. Ale oni wszyscy jadą w tym kierunku. Tam, gdzie jadę, nie spotkałem jeszcze ani jednego, ani wczoraj, ani dzisiaj. No i co jest fajne, peletony, które jadą, widzę, jak się zachowują, jak mi widzą sprzeciwka, bo jadą w 40, czy tam nawet i więcej. Fajnie machają rękami, żeby mi drogę zrobić sprzeciwka, ja tylko przejeżdżam i... Buongiorno! Jadę dalej. O, z tej strony lepiej widać, zobaczcie, tak on wygląda. A ten drugi, bo teraz troszeczkę za słońce przejechałem. O, tu go macie. Też przepiękny. No nic. Jedziemy przed siebie. Moi drodzy, ja naprawdę chcę jechać, ale tu jest tyle piękne i chcę się z Wami tym pięknym też podzielić, żebyście też widzieli, gdzie ja jadę. Zobaczcie, o co chodzi. To jest tak piękne. To jest tak piękne, słońce mnie tak dzisiaj przypali, ale nieważne. Ono mi doda tyle energii, że takie 200 dzisiaj to będzie kompletnie nic, taka maluteńka pestka w wisieńce. Moi drodzy, różne słyszałem epizody, ktoś tam mówił, Waldas, współczuję twojej dupie. Dupę to masz chyba z blachy. Waldas,
Zazdroszczę ci takiego tyłka, że umiesz tyle kilometrów wysiedzieć w siodle. Moi drodzy, moja dupa, tak jak też i wasza, boli. Ścięgna, kolana, kostki, stopy, to wszystko boli. Ja to umiem wyłączyć, ja nie wiem dlaczego, jak ja to robię. Ja już po prostu mentalnie stałem się tak silny. Ja myślę, że w 50% jestem lepszy, jak byłem do tej pory. Także 50% jeszcze przede mną. Mam cały czas w głowie słowa jednego człowieka, który kiedyś tu coś znaczył na tej ziemi. Muhammad Ali powiedział: I show you how great I am. Ja ci pokażę, jak ja jestem dobry. Ja to sobie cały czas powtarzam, obojętnie co bym nie robił. Sobie powtarzam, pokażę ci, jak ja jestem dobry. Cały czas równo z kolarzami. Ale wy jesteście piękne. Moi drodzy, niecałe 2 godziny, 60 km, trzeci dzień szosowania. Z pułapu nie schodzę. Lecę dalej, bo następni jadą. Wystarczy, prawie 80 km przerwę robię. Od śniadania nic nie jadłem, woda mi się skończyła. Prawie piasek w bidonach, popolony już jestem ładnie. Bardzo ładna restauracyjka. Grażyna stoi. Typowo taka restauracyjka dla rowerzystów. Bardzo ładne panie. Pewnie to nie Włoszki, pewnie z Albanii bardziej. Caffè Lungo. Ja. Grazie. Zucchero normale o caldo? No, no, okay. No. Jeszcze trochę będę umiał po włosku gadać. Tyle kilosów bez przerwy, ja już powolutku sam siebie zadziwiam. Mają proteinowe ciasteczka. Jak ktoś wierzy w proteiny, może jak uwierzę, to mi to coś pomoże, ale... Wolałbym normalny kawałek ciasta spierdzielić, taki jak mama robi, czy moja piękna, ale kurwa szklanki jak do lalek Barbie. To była ta większa. A tu jak walniecie kawę, 3 łyki, to kuźwa aż pazury przy nogach bolą. Taka mocna. To co w Niemczech się pije, to co tu im chyba koło maszyny wyleci, to szmatą powycierają i wykręcają. Ale powiem wam, bezcenne są miny ludzi tutaj ogólnie. Gdzie bym nie pojechał, czy to była Austria, czy to Szwajcaria, czy to tu Włochy. To, że gadam skąd jadę, to jeszcze jest kij. To, że gadam gdzie jadę o tej porze roku i przez co już przejechałem, to ich troszeczkę mocno zastanawia, jak ja to robię przy takich kilogramach na takiej kopsie. Czasami samego mnie to zastanawia, ale ten nie wierzy, kto się sam z tym nie zmierzy, moi drodzy. A trening czyni mistrza. Do mistrza mi jeszcze daleko. Jeszcze tak z 10-20 lat, ale... Następny gościu, który tu przyszedł przed chwilą i powiedział mi, to co ja robię, to już się zalicza pod jakieś ultramaratony Tour de France. Jaka ta nawy jest głupia! Ja pierdzielę! Zobaczcie, gdzie już jestem w górze, nie?
zaraz będę na równo tam z tymi szczytami. Nie wiem, na ile metrów wjeżdżam, cały czas pod górę. A najlepsze jest to, że do tej drogi, gdzie ja muszę do góry wjechać, leci z dołu droga równoległa. I nie ma żadnych problemów, żebym ja nią jechał, tylko że ja myślałem, że całkiem gdzie indziej odbijam. Teraz będąc już prawie na górze, musiałem zejść, żeby wam to nagrać. Non stop na jedynce jadę, na pierwszej tej. Ledwo co się przesuwam, gdzieś 5-6 na godzinę. Teraz patrzę na mapce, że to wszystko co ja robię, to i tak za jakieś 20 minut spotka się na dole z tą główną drogą. Przez nawigację to jest najlepiej tak, to kiedyś się według mapy jeździło i tyle. Ku kierunki i wio. Ale jakbym na tą górę nie wjechał, ja już z niej kawałek czasu zjeżdżam, to bym wam takiego fajnego ujęcia nie pokazał. Ale one są groźne tam. Uje, tam może być. Tam może być ciekawie. Ale groźne. Ajajajaj. Dzięki Bogu, że dzisiaj jest niedziela, moi drodzy. Jadę przez tak wielkie Bocen, Bolzano, teraz jestem w Trento. Cały objeżdżam i cały czas jadę w ruchu ulicznym. Cały czas jadę trasami normalnie szybkiego ruchu. Tam nigdzie nie zjeżdżam, cały czas ciągnę. Każdy zjazd, każdy jakiś L, każde U, jakieś dziwne ronda dla rowerzystów. To jest tylko strata czasu i dzięki temu 3 godziny z groszem i setka już wpadła. Lecimy po drugą stówkę. Później zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Tam nie wygląda to za ciekawie, zobaczcie. Ale dam temu rady bez problemu. Jaka tam najprawdopodobniej jest burza. Słońce mocno parzy, także pioruny będą na pewno. Malutka przerwa na coś energetycznego, bo bicki lecą na dół. Jak to teraz będzie wyglądać? Ani się tu pokazać za bardzo, kurde, może jakieś pompki porobić. Moi drodzy, to jak wyglądacie i to czy jesteście w stanie siebie zaakceptować, to jak teraz wyglądacie w tym momencie, ale popalony ja pierdzielę, jesteście w stanie siebie zaakceptować, w cudzysłowie, pokochać, jesteście w stanie zaakceptować każdą inną osobę. Jesteście w stanie pokochać każdą inną osobę. Jak nie tolerujecie siebie, nie kochacie siebie takimi, jakimi jesteście, coś robicie nie tak. Jak chcecie wtedy odwzajemnić to drugiej osobie, moi drodzy? Przemyślcie to. Zostawcie kompleksy i ego na boku i zacznijcie żyć. Kuźwa, myślałem, że już zdechnę. Znalazłem jakiś kurde happy market. Zejczyków, Indonezję. Moi drodzy, to w to by i tak nikt nie uwierzył, nie? Wiecie, gdzie ja jestem? Ja jestem przy... Widzicie, co pisze na tym znaku? Tu jest zjazd na Riva. Tu jest na Riva del Garda zjazd. Garda jest za tymi chatami. O, tam macie tą burzę. To ona jest właśnie nad gardą. Ale w to by mi i tak nikt nie uwierzył, że ustaliłem nowy rekord. Na YouTubie chłopaki jechały 16 godzin na gardę. Zobaczcie, ile ja mam przejechane w siodle. 13 godzin 21 minut, powiedzmy 14 godzin, bo nie wszędzie to tacho jest włączone, 14, zawsze z delikatnym opóźnieniem paru kilometrów, także powiedzmy, że jadę 14 ponad godzin w siodle. Na gardę nawet nie zajeżdżam, tylko z góry ją wam pokażę, że jestem koło niej. Ja lecę dalej, lecę tam, gdzie Romeo do Julii spod balkonu krzyczał. Czyli lecę przez Weronę i lecę dalej, dalej, dalej. Od Werony jeszcze mam jakieś 500 km do miejsca. Moi drodzy, niemożliwe staje się możliwym. A tu w sklepie, jakbyście chcieli, nie wiem, kupiłem jakieś śmieszne dwa placki, sok ananasowy, coś tam jeszcze. Tam były jakieś jaja od bizonów, ja nie wiem, co oni, jak oni to jedzą, nie interesuje mnie to. Ważne, żeby było otwarte, że sobie coś kupiłem do jedzenia. Tak jest wszystko pozamykane, aż dziwne, że ten sklep był otwarty. Ważne, że mam tą fantę zimną z lodówki, bo już się przewracałem, że jechałem na tym rowerze, głową i tak leciała cały czas w tym słońcu. Moi drodzy, niemożliwe staje się możliwym. Ja nie wiem, jak to daleko zajdzie, jak ja dalej tak będę jeździł, ale jest dobrze. Kuźwa, jak się cieszyłem na owoce, na takie jabłko twarde, wielkie, zimne i na pomarańcze sobie kupiłem.
jak takie afrykańskie dziecko, nie? Tak się cieszyłem, moi drodzy. Tak mi tego brakowało. Tu soczek ananasowy, dwa bidony nabite. Właśnie, nie w słońcu, bo one w słońcu stoją, zaraz będą. Zaraz mi się ten sok skiśnie. Cukry proste, czyli to, co ma wjechać. Co, z czego to wylatuje? Ja pierdziele. Już myślałem, że mi się bidon rozwalił. Chyba go źle zakręciłem. Siły nie ma w palcach. A trzeba jechać jeszcze, moi drodzy, jest przed trzecią. Także gdzieś do 19:20 dzisiaj jadę. Jadę opór, jutro tak samo opór, bo to nie są ja. Ja mam jeszcze 3-4 dni drogi tam. Także, moi drodzy, to będzie mój rekord. Jak nie innych też. Kuźwa, tak parzy, musiałem się porozbierać. Jadę pozawijany jak beduin. Z tyłu indonezyjski placek, kurtka w torbie, wszystko popakowane. Trudno. Raz się żyje, ogień. Z tamtej strony garda. Tu macie z tyłu, tam widać kawałek z góry, Monte Baldo. Tam, gdzie byłem ostatnio z moją piękną. Tam zresztą macie. To jest ta cała góra z tej. I z tej strony to można wjechać wyciągiem. Jestem 60 km ponad od Werony. Na zegarze jeszcze nie ma 4, także do Werony będzie, myślę, z 15 godzin z groszem. Także chłopaki jechały dziś 16 godzin na gardę. Ja w niecałe 16 godzin zamknę Weronę. Czy jestem z tego zadowolony? Zawsze mogło być lepiej. Żartowałem! Jak niezadowolony! Przy pomocy moich nóg, mojego cielska, ciężkiego cielska, klepnąłem o prawie 2 godziny lepszy czas jak chłopaki. Chłopaki, które mają, kurwa, wagę piórkową jak kumary, gdzieś po 70 kilo chyba. To są chłopy, co jeżdżą typowo na szosach. Ja zacząłem w tamtym roku zaledwie dopiero raczkować na tym. Jak mam być niezadowolony? Jest! Jestem cały porozbierany, bo także, moi drodzy, to mam tylko po to, żeby się z góry na zebrę nie opalić, bo widzicie, że tu są prześwity, a pali strasznie. Coś się tam nie grało w tym Fordzie, ale nie będę się sprzeczał, może tak ma chodzić. I żeby mi te słuchawy nie wyleciały, nie, bo już mi jedna wyleciała. I jak A! Kuźwa, bym zapomniał! Przed chwilą prawie miałem nogę rozszarpaną. Tą prawą. Cygańskie wesele musiało jakieś być w zagrodzie i babka szła i tą zagrodę zamykała. I między nogami jej jamnik wyleciał. I mnie gonił chyba z 300 albo 400 metrów. Nie kopnąłem go, broń Boże. Tak długo miałem nogę w górze, dobrze, że było z górki. Zmachał się i odbił. Kuźwa, ale by były jaja. Schau, das ist der große da Monte Baldo, wo wir waren zusammen. Letzte Mal, da ist noch ein bisschen Schnee oben. Bin ich von hinten, fahre nach Verona. Das Ganze haben wir mit Auto da so schnell gefahren, weißt du noch? 13:50-13:51. Jestem już na wysokości Apasto. Bolle. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kawałeczek mam tam, dosłownie. Do Werony jakieś 50 km. Kupiłem w indonezyjskim sklepie 70% kakao. Tylko tu nikt nic nie pisał o białej czekoladzie, nie? Data 12.2022. Dziękuję, do widzenia. Habe ich indonesische Geschäft, Indien Geschäft gekauft. Schokolade. 70% Kakao und dann. Aber steht gar nichts, weiße Schokolade dabei. Datum 12.2022. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich stehe hier wie so eine Prostituierte, schau mal. Neben die Straße. Stehe extra so, kurwa, meine Knie.
Gejnym. Zaczęło na dole tak wiać, że mam 27 km do hotelu. Zaczęło na dole tak wiać, pod wiatr jechałem chyba 40 km. Zaraz będę miał całą gardę na długość przejechaną. Od Torbole aż do Peszara. Calutką, w Peszarze mam nocleg i lecę jutro rano dalej. Jestem już na równo z tymi górami, które widziałem z dołu. Pod tym byłem na dole, zobaczcie. A teraz jestem praktycznie na równi z tym. Ja pierdzielę, ale teren. Obiecałem sobie, że dzisiaj znowu 200 klepnę zostało. Nie wiem ile. Z 18-20 km może do 200. Ale na sam koniec taka góra. Jeszcze teraz znowu spocony, bo tą bluzę ubrałem. Jechałem cały czas bez rękawników. No było dobrze. Nie wiem, czy tam jeszcze w bidonie coś mam. To jest hardcore, moi drodzy. Ta trasa to jest hardcore. O, panie. A najlepsze jest, że zobaczcie na czas. 15 godzin, 19 minut, 32 sekundy w siodle i cała garda przejechana wzdłuż. A chciałem tylko do Werony. Ponad 200 km na ośce, ale jestem zajechany, powiem wam, ja już w ogóle nie myślę, już zobaczcie, gdzie Grażyna stoi. Widzicie ją tam na ścianie? Byłem się szefa tutaj zapytać ochroniarza, czy mogę na 5 minut wjechać z Grażyną do sklepu, popatrzył na mnie. Nie wiem, czy on mnie w ogóle zrozumiał po angielsku, z niego gadałem. Taki ciemnoskóry, ale w porządku, chłopak. Taki trochę połowa mnie mówi. Dobra, ale 5 minut, ja mówię, no 5 maksymalnie, więcej nie. Chcę coś kupić, ja się zaraz przewrócę, nie. Kurwa, nie wiem. Nie wiem, czy coś zjeść, czy czegoś napić, czy coś polizać, bo mam dość. Znowu taki biedny hotel znalazłem. I znowu z basenem. Ja nie wiem, mam jakiegoś farta na hotele z basenem. A najlepsze jest to, że przez telefon mi powiedziała, że za 70 euro to dostanę ze śniadaniem. Coś mi się wierzyć nie chce, ale ona mnie nawet nie widziała. Ale powiedziałem, że jadę na rowerze, może dlatego się zlitowała. Kurde, zobaczcie jaki wypas. Zaś basen. Gitara, co? Mam nadzieję, że jutro będzie fajna pogoda. Zaś wypas, ale zrobili fajną cenę, także czemu nie? Wydaje mi się, że też przez to, że nie ma sezonu. Woda czy jest zimna? Nie, znośna. Przyzwyczaić się trzeba. Idę trochę pochodzić tam do recepcji jeszcze. Zajezd z hotel zisto. I wolte dir. So zeigen. Ich gehe gleich rein, war mir ist schon ein bisschen kalt. Das ist so von Pool. No, gehe ich rein. Przyszła po mnie ta dziewczyna, bo tam chodziłem na dworze. Ich zeige so hotel. Gada z kimś. Przyszła po mnie na dwór, żeby mi pokazać, mówi, że to co robię, to nadaje się do takiego.
Leci, to są rekordy tutaj w Italii. Ona mówi, że to co ja robię, to ja bym tam zajął nie jedno miejsce. Ale jajca, co? Byłem na dworze, gdzie im kołbasę mi przyleciała po mnie, żeby mi to pokazać. Stopy odpoczywają. Chodziłem po dworze, oglądałem basen, tam obejście, jak to wygląda, i ta dziewczyna, która tam jest, przyleciała po mnie i mówi, chodź, patrz, mówi, to jest ten program, co ci mówiłam, bo ona mi wcześniej mówiła, że to, co ja robię, te wyjazdy i to wszystko ogólnie, to mam przyjechać do Włoch, do tego programu i na pewno zajmę jakieś miejsce, bo to, co ja robię, to ona jeszcze takich rzeczy tu nie widziała w tym programie. Ale aparatka, co? Taka młodziutka, tam ją gdzieś widać. Foto sobie ze mną robią. No. Thank you. Ja się generować i tu dalej jedziemy. Sorry, ale mi się już ziewa z każdej strony. Idę zaraz spać. Rano wskakuję w mój śpiwór na rower. Zakładam buty, jem śniadanie. Śmiać mi się chciało, bo tam na dole ze mną zdjęcia sobie robili. W ogóle zachwyceni tym, co ja robię, z czym tam pokazałem, jak auta ciągnę. O Jezu. Każdy po kolei foto. Ta dziewczyna zachwycona mówi, idź do programu takiego i takiego. Ja tu jestem na końcu gardy. Bliziutko Sirmione. Fajne hotele, taki naprawdę luksus. No i tu są zachwyceni tym, ja wam gadam. Nie? Ja się pierwszy raz z takim czymś spotkałem. Ja to robię dla siebie, dla mnie to tam nie jest nic jakiś mega wow, no a dla nich tu... No nieważne, do jutra lecimy, bo jak nie my, to kto? No takie, powiem wam, na tym programie takie przyziemne rzeczy, bo sobie puściłem ten program, co ta dziewczyna mówiła, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A, przyglądałem Face'a. I Michalczewski tam, Dariusz, za jego osiągi, za coś tam, jakieś tam pochwały, i ktoś tam pisze naraz z naszych kochanych Polaczków. A co z tego, jak on nie jest Polakiem? Z tego, co wiem, to ma tam obywatelstwo polskie, zresztą nawet tam pisało o tym. Moi drodzy, co z tego, nawet jakby nie wiem, co z tego, kim on jest, moi drodzy, co on w życiu osiągnął? Ja mówię, najwięcej zawsze do powiedzenia mają osoby, które w życiu nic nie osiągnęły. Mało tego, nawet nie spróbowały, żeby cokolwiek osiągnąć. Siedzą na dupach całe życie i wiecznie biadolą, że nic nie mają. Cała filozofia.